Czy się czujesz przez ludzi nienawidzony, czy kochany? Ja tego chłopaka w życiu jakby nie tknął, no to tak jakby mu uderzył dziewczynę, no bo to porównywać. Już masz szansę być naprawdę taką super gwiazdą Freak Fightów, a nie tylko gwiazdą, tak? Ale stary, jesteś viralem na TikToku, no jak się z tym czujesz? Dzień dobry. Bardzo brzydko pachnie. Nie mówię tutaj o podstępie, tylko po prostu dosłownie coś bardzo brzydko pachnie. Akcja. Już teraz mi się nie chce, słuchajcie, trzecie podejście do początku, zacznijmy to byle jak. Zwykły pas utrzął, jesteśmy nad morzem, a naszym gościem Mati Murański, który nie odebrał państwa telefonu ode mnie. Cześć, Robercik, cześć. Jak się czujesz? Tak szczerze, między nami i widzami. Tylko z nami. Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem, że go sprzedałem. Bo jak się dobrze nim operuje, to on potrafi zarobić pieniądze, nie? Tylko, że jest troszkę uciążliwy, bo tak, zero prywatności, w sensie, nie zrobisz nic, ciekawe się dowiedział. No i kwestia fundamentalna, paliwo, tak? Może go odkupię z powrotem. No jakbym nim sobie pojeździł, zostawił czarkę, zmienił content na przykład, ale nie mógłbym wtedy trenować. Dobre są, dobre ludzie. Chodźcie. Zbieracie na co, chłopaki? Właśnie tutaj mamy taki magiczny słoiczek. Aha, mamy przygotowane piątki. Tak, mamy przygotowane piątki, bo robimy sobie zakazane słowo na dzisiejszy wyjazd. No. A mianowicie będzie to tańcula. A jeżeli ktoś z nas użyje tańculi, to wrzucamy piątki, która tam leży, robimy sobie taką karę i łapiemy się na tym. Ale nie, żadnych synonimów, to musi być fair. Jedyny tylko matki. Jezu Chryste. Pas. Pas jeszcze? Tak, no bo niestety... Bezpieczeństwo, no. Sparuje się w kaskach, tak, Mati? Tak się jeździ w paskach. No ja właśnie bez kasku sparuję, może dlatego tak wolno myślę i się gnioka cały czas. Pomimo tego, że jestem aktorem. O Jezu. Pierwszy raz mam takie odczucia, że ja już się tej walki doczekać nie mogę. A na przykład przed Alanem miałem tego typu myśli, kurwa, nie wiem, czy można przeklęć? Można, tak sobie myślę, kurwa, no, jakby nie patrzy, to zawodowiec. Im lżej go zbijesz, tym będzie miał więcej siły na twojego tatę de facto. To strasznie tutaj dodaje moim zdaniem. No, wiem. No nie wiem, czego dodaje stary, bo ja sobie próbuję wyobrazić tego sytuację i nie mogę, nie? To jest takie dziwne. Czy się czujesz przez ludzi nienawidzony, czy kochany? Ja czuję i dużo miłości, i dużo nienawiści. A procentowo, jakbyś miał to ustawić? To zależy od sytuacji. A teraz jest bardziej więcej niż tej nienawiści. Czy ty czegoś żałujesz w ostatnich wydarzeń medialnych, albo chciałbyś właśnie powiedzieć, że to nie jest twoja opinia i rozumiesz, że ojciec może tak uprowadzić wojnę, ale ty się od tego odcinasz, od jakichś konkretnych stwierdzeń? Wiesz co? Jakby zaczynając przygodę z MMA rok temu ponad, no to miałem taki ląd. To tam by nie było w góra, co teraz przeszło znowu chyba do... Nie no, poszło wiralem. Już poszło wiralem, tak. Góra, tylko po prostu by dostał liścia. No, teraz gdzieś tam ten no, dużo więcej mogę przyjąć tej krytyki, mam dużo większy dystans do siebie i do świata. Ja bym tego chłopaka w życiu jakby nie tknął, no to tak jakby mu uderzył dziewczynę, no bo to porównywać. Ale czego żałuję tego, że poruszyłem temat tego, wiesz, tego dzieciaczka. O, właśnie to chciałem zapytać. Tak, ale to jest błąd mój taki techniczny, mógłbym powiedzieć, bo ostatni raz przed cage'em, bo ja tam siedziałem, poczekając godzinę na wejście, bardzo w ogóle rzadko wchodzę w DM, bo tam jest przeważnie sam syfa, a wtedy wszedłem. No i tam widziałem te wiadomości właśnie, że to pocisnął to dziecko, że tak podobny i tak dalej, więc gdzieś tam rzuciłem taką plotkę, ale w sumie to nie powinienem tego robić, bo jakby są tematy, których chyba na nie powinno się ruszyć. Wiesz, tam jest też taka sytuacja, że zaczęły się pojawiać głosy, że... No, że Nitro też swojego czasu pozwalał sobie na żarty z czyjegoś dziecka. I jest to na shotach, normalnie widziałem, jak dostaje donaty i tam są stare sprawy. I Nitro też się z tego tłumaczyć musi. Tylko, że tutaj ktoś musi być mądrzejszy. Po prostu mi się wydaje, żeby po prostu zakończyć to, nie? Więc pytanie, czy ty się zastanawiasz na przyszłość, żeby na przykład wymyśleć swój wizerunek już w odcięciu od tych dram, które prowadzi twój tata, żeby on prowadził je, a żebyś ty jakby, no nie odcinając się od niego, bo to twój ojciec i w ogóle nie ma takiej potrzeby, ale jakby samodzielnie zaczął budować tą własną ścieżkę wizerunkową, no bo myślę, że i też gadaliśmy
o tym z Boxdelem, też masz szansę być naprawdę taką super gwiazdą Freak Fightów, a nie tylko gwiazdą, tak? Myślę, że ku temu są podstawy. Ani mi to parze, ani chodzi generalnie, tak szczerze mówiąc, mówię zupełnie szczerze. Aczkolwiek, no wiadomo jest, że jest milej oczywiście, jeżeli jest większa rzesza fanów, ludzi, którzy wykupują te pay-per-view, żeby zobaczyć, jak wygrywasz, a nie jak przegrywasz. Ja nie mam presji czy jakby ciążącej teraz, że to ja jestem tym faworytem, że teraz to ja muszę wygrać, bo tak naprawdę w pierwszej walce w sumie to wygrałem, ale no jakby nie... Znaczy to tak, czy na pewno jakby jak powiedziałeś, że to pokazuje twój ogromny postęp w tej dziedzinie? O to mi chodzi, znaczy tak, no, że jakby dokładnie, że tam jakby ja patrząc na tę pierwszą walkę, no, łapię się za głowę chwilami i nie dowierzam, że pewnych rzeczy nie zrobiłem w tej walce. Chociaż mogłem. To, co się działo później sportowo, to myślę, że nawet twoi najwięksi wrogowie potrafią docenić. No bo mamy te dwa nokauty, potem mamy zwycięstwo z zawodowcem. No nie schodzisz ze zwycięskiej ścieżki. Nawet jak ktoś cię nie lubi, to mówi dużo o win streaku i o niesamowitym progresie technicznym, tak? Jeżeli chodzi o aspekt wizerunkowy, to tutaj zaczyna się cały mamy kalejdoskop opinii. Powiem ładnie. Ale stary, jesteś viralem na TikToku. No jak się z tym czujesz? Powiem ci, że zajebiście. No to pięknie. Ogólnie wczoraj się dowiedziałem, co to znaczy. A powiedz mi, bo ty jesteś aktorem, dużo rozumiesz w kwestii, powiedzmy, budowy postaci. Czy uważasz, że ludziom polskiej widowni na YouTubie da się wszystko wmówić? Że każdego da się odkręcić wizerunkowo? I czy są rzeczy niewybaczalne? Czy generalnie 99% dram kończy się tylko na szczekaniu? I tutaj nie mówię już o nawet fejmowych dramach, tylko trochę szerzej. I nic z tego nie wynika, bo ludzie potrafią tak zakręcić niektórzy twórcy, że wyjdzie na to za pół roku, że wszyscy zapomną. Zawsze tak jest. Mateusz, a macie tak czasem, że siadacie z ojcem i sobie tak zastanawiacie się nad swoimi działaniami właśnie medialnymi i nie chcę tu odkrywać wszystkich kart, ale w jakim procencie to jest... Jak często jest taka rozmowa? Trochę za mocno to przygraliśmy, ale chuj, ale dobrze wyszło, nie? Albo tutaj musimy trochę lżej, a tutaj mocniej, nie? Czy to jest wszystko, kurde, na czystej takiej spontanicznej energii? Ale właśnie mi się nie wydaje, wiesz? Bo mi się wydaje, że twój tata jest całkiem dobrze kuma i to mimo tego zarzucanego mu wieku, co w ogóle też przekrzykiwanie się, kto jest starszy, młodszy, uważam za słabe, całkiem nieźle skumał, o co chodzi w internecie i to dosyć szybko, kurwa. Ja myślę, Robertu, że chyba nie musi nikogo się pytać o zdanie. No. Więc ja nie wiem, co tam w trawie piszczy w głowie. Okej, no więc, dobra. Więc nie ma takich rozmów wracając. Nie ma. Wszystko jest po prostu naturalne. No dobra. Słuchaj, ty Mateusz, czy ty byś chciał tym pojeździć? No pewnie. Ha! No w międzyczasie możemy sobie przejść do takiej zabawy w typowanie karty walk na Fame 15. Co ty na to, Mateusz? No pewnie. Takie to wiesz, na zasadzie stricte tylko i wyłącznie dobrej zabawy. Jedziemy. No zacznijmy sobie od Filipa Zabielskiego z Take Fanem. Nawet jakbym go lubił albo nie znał, a go znam i nie lubię, to jestem oczywiście za tym Filipem, bo wydaje mi się taki bardziej wysportowany. A powiedz mi, zestawienie pań. Ta długo wyczekiwana walka, rewanż Marty Linkiewicz z Lil Masti. Mhm. Jak ty to widzisz? Tutaj patrząc po kursach, no to zdecydowaną faworytką jest właśnie Lil Masti. Wiesz co, no ja tutaj generalnie, chociaż wolałbym, żeby wygrała Marta, bo bardzo cenię ją za to, że za tą metamorfozę, którą przeszła. Aha. Ty wolnałeś głową w szybę, Mateusz? Na środku. Sorry, przepraszam cię. Bardzo ją cenię jakby za tę metamorfozę, bo jest naprawdę no mega przykładem dla tych dzieci. Też taka zawziętość, ile daje takie... Wszystko i wizualnie, wiesz, i... Marta Linkiewicz jest przykładem dla dzieci, to zdanie w 2015, no, inaczej właśnie byś miał. Dokładnie, stary, dlatego szokowała dla mnie, nie? Mamy też zestawienie dwóch, można powiedzieć, takich kanałów komentarzy. Mikołaj Konopski, no akurat też debiutant z Ksajo. Ksajo, który pokonał Nitro w dosyć... Nie, ten Ksajo kuma ty jest, on kuma widać. No, tam... Kuma. No to wygra ten Ksajo. No i tutaj jest właśnie Konopski największym underdogiem na... Jaki jest? 15, 5-25. Ale się wściekł, chłopina, jak to usłyszał. Znaczy nie wściekł się, ale taki mówi, że... Zażenowany kto to jest, te kursy ustala? Zażenowany dlaczego? Tym jest. Dlaczego? No mówi, że on wygra to, no. Wydaje. A jeżeli jest ta zwariowana walka 2-2, jak ty w ogóle podchodzisz do takich pojedynków, gdzie też bije się aż 4 debiutantów, a jeszcze jest to wymieszane 2-2? No, i tam jest. Można powiedzieć, że to jest taki mocny freak fight, tak. Bo tam różnica wzrostu jest.
Masz drifter. Masz, że teraz on musi zepsuć ten samochód, żeby mieć satysfakcję, jak go sprzedał. Ej, jakby żeby go było, że specjalnie go nie zostawił, bo coś jest nie tak. Miałbym u prezesa przejebane, bo ja go wypożyczyłem do nagrań. Bo ja go i sprzedałem, i do nagrań użyłem, i już chyba nadwyrężyłem trochę tej życzliwości, jakby go rozpieprzył. A właśnie, prezesie, bardzo dziękujemy. Ale będzie też kolejny raz boks na Fejmie. Miało tego nie być, ale jest powrót do boksu. Ale patrzcie, wszyscy się śmiali z tej rzymskiej klatki w listopadzie. Co to wymyślił, no stary, jakiś tam rzymsko, może 2x2 zróbcie. A teraz, kurwa, każdy chce mnie walczyć. Nie, to jest strzał w dziesiątkę. Jest, no, ja też bym zresztą chciał. Kreatywność top. No to jak jesteśmy przy rzymskiej klatce, Kacper Błoński z Marcinem Dubielem na No Limit. Ciekaw wejdą. Jestem No Limit, ogólnie to mi się kojarzy z taką solową fajną. Pytanie... Też nie, no. Ten Dubiel to z Alberto wytrzymał 3 rundy. A jeżeli chodzi o tą walkę bokserską, bo no. Sobie nie wytypowaliśmy jej, Sarius z Marcinem Wrzoskiem. Kurczę, powiem tak. Szczerze, że bardzo tego Sariusa polubiłem, taki bardzo sympatyczny gość się wydaje. Ciężko mi powiedzieć, ale chciałbym, żeby wygrał. No. Sarius? Tak. Tutaj, jeżeli patrząc po kursach... Stawiam. No... Stawiam, że, tak? Że no, patrząc po kursach, no wolałbym, żeby wygrał. Nie? Okej. Okay. A tu później to... ja mogę w boksie Wrzoska zdeptać. Jeszcze mamy jedną tą walkę w K1. Franio z Paramaxilem. Oni tam troszeczkę, można powiedzieć, zadymili na pierwszej konferencji. Tam wokół nich było dużo szumu. Tak? Tak. Tam też się coś tam działo. Bardzo się panowie, mówiąc wprost, wyzywali. Odnosili się do siebie w niemiły sposób. Co ty powiesz? Tak na fejmie mam na konferencji? Naprawdę tak się dzieje. No żartujesz. Jeden drugiemu zarzucał orientację homoseksualną do tego. No niespodziewane. No matko boska, dlaczego? Proponuję, żeby Mati drugi z zewnątrz nagrywał. Tak, to co jak się ten kierowca tam tira modli. Ale zobacz, ciężko ci się rozstać. Widzę, że bardzo zlekasz tym, żeby się zamienić. Nie, no patrz, nie ma już miejsca na karcie, kończymy. Tak. Proszę bardzo, zamiana. A, i jedna rzecz. Nie uchylajmy szyb w trakcie. No właśnie. No. Czy ty miałeś już okazję jeździć tak dużymi wozami? Stary. Pytasz dzika, czy sara w lesie? No, proszę. Słynne ostatnie słowo przed kraksą. Ja bym radził tym gołębiom po prostu polecieć. Polećcie gdzie indziej, serio. Bro! Fuck! Jest zabawa. O, teraz dawaj, bo Mateusz. Jest. Mateusz ma życzenie śmierci, żebyśmy obok. Tak, bo Mateusz teraz dopiero zaczął nagrywać. Jest na. Co to zrobimy, nie? Grubo! Powiem tak, mieliśmy kilkunastu gości, ale takiej jazdy nie zrobił jeszcze nic. Nie było, jest pięknie, nic nie widać. W ogóle chłopaki, jestem cały spocony, nie? No się nie dziwię, no. To jest troszkę emocji. Musimy teraz zlokalizować naszego Matiego. On żyje, patrz, on nagrywa. To o, ty chuju, chcesz jeszcze? No masz, kurwa! Ale się cieszę. Jest zabawka. Wylosowany łeb i ten aparat. No serio, kamienie tak poleciały. Wariaty jesteś jak. Bo my się nie widzieliśmy. No nie było widać, bo ktoś łezy robił, wiesz? Bardzo dużo kurzu było. Ale powiem wam, frajda jest, nie? No jest, ślizgał się pięknie. Korzystając z tego, że mamy ze sobą to wspaniałe auto, mamy wspaniałego gościa, chcielibyśmy to połączyć w formie stworzenia razem scenki. Mamy tutaj trzy możliwości, ale możesz wybrać jedną z nich, zobaczyć którą i sobie odegramy coś wspólnie. Uwaga. Jezu. Robimy formę policjanta. Przebieramy ciebie za policjanta. To co, lecimy? Posłuchaj mnie, ze sztabki Normana przekułem. No i zostaliśmy zatrzymani chyba. Dzień dobry. Co jest, psie? Z tej strony Jarosław Biedronka, podkomisarz. Biedronkę to ja mam pod blokiem, kurwa. Co jest powodem zatrzymania, panie władzo? Czy nie wiesz, od kogo jesteśmy? A tak z ciekawości? Czy jesteś głupi, czy ty masz życzenie śmierci? Ja mogę się pochwalić jedynie tym, że jestem znajomym Piaska. A kim wy, kurwa, jesteście? To my jesteśmy znajomym Żwirka.
I muchomorka też. Znacie? A twojego piaska to przerobiliśmy na beton. A co teraz z nim jest? Leży gdzieś. Ludzie po nim chodzą. Czy lepiej, już... żebyś ty tak nie skończył, nie, krawężniku? Stary, moja żona jest księgową w Polsacie. Świetnie. To ile zarobił taniec z gwiazdami w 2017 roku? A chuj cię to chodzi. No tak myślałem właśnie. No ja jestem w szoku, że jeszcze raz nie puściłeś, naprawdę. Dobra, ściągaj to. To. No i się woziłeś. I się woziłeś i teraz kajdana nie będziesz miał. Ostatni raz dogadujemy się w taki sposób. Panowie, ile tu mamy gram złota? I czy, pytanie za 100 punktów. Czy to jest czyste złoto? A co jest czyste w tym brudnym świecie? Tylko mi kurwa nie mów, że rano było czyste. Ale teraz te gołębie strają, więc nie wiesz. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. To dwóch facetów nie może za rękę chodzić teraz po ulicach Gdańska? Co to się porobiło? Chłopaki... Witamy w tym mieście. To było złe.